Halo, 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 cześć, siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunka, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się misją o nazwie Mechaniczna Dziewczyna. Spotkaj się z Judy wcześniej, rano na balkonie chmur. No dobra, no to lecimy, jest 11:33, więc czy to jest wcześnie rano? Wydaje mi się, że nie, ale sprawdzimy to. Dobra, lecimy tam. Tutaj i teraz parter? Nie, chmury, okej. I gdzie to jest? Gdzie ona jest? Kurde, to jest pytanie. Gdzieś tutaj, w tym miejscu. Dobra, tutaj musimy sobie przejść. Ciekawe miejsce. Tutaj nic nie ma. O. Dobra, czyli jeszcze wyżej. Gdzieś tutaj boczkiem. O, proszę, jakaś drzazga. Jakieś komponenty. Jakieś śmieci. Ciekawe miejsce. Jakby nie patrzeć. Bardzo ciekawe. Ale tutaj jakbym mógł coś przeszukać. Czy coś w tym stylu mi się pojawiło? Ale tutaj nic nie mam. To jest gdzieś... Gdzieś tutaj, ale... Ha, ciekawe. Bo tutaj wejść nie mogę. No dobra. Mniejsza z tym. O, ale kukły. Jest jakieś mieszkanie. No dobra. Poczekaj. Dzięki, że jesteś. No spoko, spoko. Jak będziemy z nią rozmawiać, nie daj się wyprowadzić z równowagi. Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skurwysynów gołymi rękami. Więc tak, można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinienem wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać? Ja z nią będę rozmawiać. Co zamierzasz powiedzieć, żeby ją przekonać? Prawdy. O Evelyn. O tym, jak skończyła i dlaczego to się stało. I to wystarczy? Nie. Potem będę improwizować. Krótko mówiąc, idę jako twoja obstawa. Dobrze rozumiem? Tego nie powiedziałam. Ja ją po prostu znam lepiej. Dobra, chodźmy. No to idziemy. Poczekaj, otworzę. Kończ tego kiepa i otwieraj. Gdzie ty idziesz? Skubana. Kliku, kliku. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy? Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną. Sezamie, otwórz się. Fajne mieszkanko. Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak. I nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z zadymiarzem. O tobie mówię, V. Widzę, że pozostawiłem po sobie niezatarte wrażenie. Oraz całkiem sporo krwi na posadzce. Przyszedłem do chmur po informację. I wyszedłem z informacją. A w międzyczasie działo się to, co się zawsze dzieje, kiedy ludzie odmawiają współpracy. Ja w takich sytuacjach wypracowuję kompromis. Powinieneś tego spróbować. Kompromis wymaga czasu, którego ja już nie mam. A teraz jaki masz cel? Znowu masz zamiar zadręczać którąś z lalek? O!
pyskówkach jesteś niezła. Pewnie tylko w tym. Więc? Zastanawiam się, czy potrafisz tylko gadać. Dawno nie słyszałam bardziej żałosnej prowokacji. Co będzie następne? Groźby? Przekonaj się. Póki co rozmawiamy. Wysłuchaj propozycji. Póki co jeszcze rozmawiamy. Wysłuchaj propozycji. Albo stanie się to, czego byś bardzo nie chciała. Och, stracę młodość, klasę i wpływy? Coś się zadzieje. A ty dowiesz się ostatnia. Ha. Trzeba wyzwolić chmury. Potrzebujemy cię. Chcemy odebrać chmury Tigersom. Klub powinien należeć do lalek. No dobrze, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy. A teraz czas się pożegnać. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Ivy. Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna, a potem ją sprzedał. Jeżeli zadrzecie z gangiem, to to się odbije na wszystkich lalkach. Ha. Czyli nam nie pomożesz? Chyba wyraziłam się jasno. Udam, że was tu nie było. Tylko ze względu na dawne czasy, Judy. Za chwilę ochroniarze odkryją waszą obecność. I teraz macie dwie opcje. Wyjdziecie stąd sami, albo was wyniosą. To nie jest ani groźba, ani figura retoryczna. Wyłącznie przyjacielskie ostrzeżenie. Mam dosyć. Wychodzę. Mądra decyzja. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, Forrest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. Stoisz po złej stronie barykady, Majko. Pozwól, że sama to ocenię. To nie ja jestem twoim wrogiem. A ja nie pytałam cię o zdanie. Baa! Zababa. Dobra, pokaż, co masz w komputerku. A, nie można. Lustro, w którym nic nie widać. Drzwi, które są zamknięte. O, jakaś tam drzazga. Niech będzie. Eurodolce. Dobra, jakaś drzazga znów. I to tyle chyba, nie? To jakiś też komputer jest. Przeproszę, jakieś wiadomości. Zabierz też maty, nieźle. Dwa też pliki są. JA, nie usuwać. Wow. Ciekawe zdjęcie. Świetnie poszło. Nawet nie dała mi dojść do słowa. Pewnie musi to przemyśleć. Dajmy jej jeszcze parę dni. Może masz rację. Zadzwonię do niej jutro. Dobra, idź za Judy. No to idziemy. Coś was łączyło w przeszłości? Ha, dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. I ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szale opłacalności przechyli się sklepania po plecach na wbicie w nie kosy. Wiem o tym i całkowicie się zgadzam. Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale jakaby nie była, potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować dzisiaj od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Mnie pewnie też. Aha, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak, mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżak i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Poczekaj moment. Co robimy z Woodmanem? Jesteś pewna, że on tam przyjdzie? Myślisz, że nadal by tam pracował, gdyby nie słuchał rozkazów Majko? Poznałeś ją przecież. A co właściwie chcesz z nim zrobić?
Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. Wow. Okej. Dorwijmy skurwiela. Nie mam żadnej litości dla tego skurwiela. Czyli idziemy tam. Jasne. Dojedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Okej. Pojedź windą na poziom techniczny. Opcjonalne. Wiesz, co jest gorsze od korpa? Ktoś, kto strasznie chce być korpem. Mówisz o Majko. A o kim? Ale trzeba je przyznać, że prawidłowo oceniła wasze szanse w tym przedsięwzięciu. Dobra, pierdu. To chyba będzie tutaj, nie? Poziom techniczny. Gdzie idziemy? Halo? Co wy tu kurwa robicie? Gdzie Majko? Co się stało? Kazała mi tu przyjść. Evelyn nie żyje. I przyszedłeś specjalnie, żeby mi powiedzieć? Jakie to kurwa miłe, że o mnie pomyślałeś. Masz. Na wieniec. O, dzięki. Zgwałciłeś Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę, dopóki nie zaczęłaby śmierdzieć. A ja ją zawiozłem do Reapera. Jakaś rekompensata mi się po prostu należała. Powinna być mi wdzięczna. I wy, kurwa, też. To tak. Jest mój wyraz wdzięczności. Zobaczą nas, chowaj się! Dobra, dawaj tego gnata mojego nowego. Bum! Bum! Proszę. Co to jest? Karabin szturmowy. Typu power. Komponenty i amunicja. Nieźle. Czy my tutaj coś ciekawego możemy jeszcze znaleźć? Nie wydaje mi się. No dobra. Pojedź windą na parter. No to lecimy na parter. Myślałam, że będę czuła większą satysfakcję. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Dobra. Parter. Wydawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo wyraźnie, wiesz? Wiesz, odwet rzadko przynosi ulgę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie. Ale to tak nie działa. Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety. Przez chwilę miałem wrażenie, że chcesz odpuścić. Vi, ja całymi dniami siedzę w piwnicy i obrabiam braindance'y. Wiesz, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś odstrzeli mi wtedy głowę? Małe? Jak empatia Majko. Nie przywykłam narażać się jak ty. Ale jeszcze się nie poddałam. No wiesz, właściwie to ja też lubię konkrety. No tak, liczą się tylko parametry. Ilu położysz, ile zużyjesz nabojów i ile etków ci za to wpadnie. Nie każdy żyje sztuką i snami o wolności. Czasami potrzebne jest zejście na ziemię. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie, Vi. Dziękuję ci. No, na razie, trzymaj się. Hehe, no dobra. Tutaj mamy przyjaciół jakiś od serca. Siemanko. Szkoda, że nie giną na strzała. Leży. Ogólnie to udało mi się wyczytać, że dodatek Widno Wolności daje nam możliwość zakończenia
fabuły, tak, że Vi przeżyje, więc tej misji, komu bije dzwon, nie będziemy wykonywać z tego względu, że wybierzemy zakończenie z dodatku Widmo Wolności. Dobra, dobra. Nie drzyj się tak tutaj, człowieku. Co mamy tutaj jeszcze do zrobienia? Tutaj mamy Widmo Wolności na czarną godzinę. Szybka i wściekła, okej. Okay. Wędrówka głupca, nie. Psychokiller. Tutaj mamy jeszcze jakieś kontrakty do wykonania. Udaj się do placówki. Też jakiś kontrakt podejrzewany o cyberpsychozę. Gdzie leży pies pogrzebany? No dobra, zrobimy sobie tą cyberpsychozę. Jak najbardziej. Jeszcze tylko zajrzę sobie tutaj. No dobra, odszukaj cyberpsychopatę. No to poszukajmy go, w którym miejscu on się tutaj mniej więcej znajduje i on się znajduje gdzieś tutaj. Dobra. No dobra, poszukajmy go. Halo, halo. Gdzie jesteś? Przyjacielu mój od serca. Mamy strefę zagrożenia. Halo, halo. Aha. Coś tutaj leży. Można zauważyć, że są jakieś plamy krwi. Jest i ciało. Jest też jakaś drzazga. Tak w ogóle tutaj możemy się podłączyć do czegoś. Dawaj Vi, dasz radę. Okej, okay, daliśmy radę. Podłączmy się. Elegancko, udało się. Dobra, są ślady krwi. Zbadaj Vi. Okej, okay, przebadane. Jakieś zrzęchy. Dobra, co my tutaj mamy? Jest kolejny trup, jest drzazga. O nie, 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 o kurde. O typie, 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 typie. O ty typie. Strzał w głowę, strzał. Kurde, co jest? Muszę przejść do mojej broni. Cholera, nie chcę się podpalić. O ty skubańcu jeden. Uciekaj ode mnie. Dobra, przeładowanko. Pięknie. Leży. Nice. Inżynier, wrosło. Co tutaj masz ciekawego? Jakiś nóż? Spodnie, dopalacz, eurodolce i zapis rozmowy jakiejś. I maczetę, szansa na krytyczne obrażenia. No proszę, proszę. Proszę, proszę, jak fajnie. Tutaj co mamy? Jakieś okulareczki. I ciała. Proszę bardzo, co on kurde jadie? Te ciała czy co? Skubaniec. Odczytaj drzazgę. Okej, okay, prześlij zebrane informacje Reginie. No to cyk. Przesyłamy. Okej, okay. I wykonane, elegancko. Sprawdźmy jeszcze, czy gdzieś tutaj w okolicy nie mamy jakiegoś zadania pobocznego. O, przyjaciele tutaj są. Od serca. I coś ciekawego. O, traperki jakieś, fajnie. Co, co, zatańczcie. O, jak fajnie. O, temu jakoś się przeżyło. A ty przestań tańcować. Już po tobie. Dobra. Bronie, bronie, bronie. No i spójrzmy, co my tutaj mamy. Mapa. Jakieś zadania poboczne? Coś? Ten descent? Tutaj mamy coś. No to lecimy sprawdzić, co tam się wyrabia. O! Taka fajna zbieranina. Bum. 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 Boom. Boom. Tu jeszcze jest jeden. Oj, 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 chodź. Leżysz. Fajnie wygląda ta broń. Szkoda, że nie jest unikatowa. A bardziej ikoniczna niż unikatowa. Z tego względu, że wtedy moglibyśmy ją ulepszyć. No szkoda.
Może jakaś nam jeszcze tutaj wpadnie w rączki. Jakaś broń. Proszę, proszę, Kerry do nas dzwoni. Kerry? Johnny? Johnny'ego nie ma w domu. Johnny'ego nie ma w domu. Dodzwoniłeś się do V. Okej. Czyli ostatnio to była tylko jednorazowa wizyta? Jak odwiedziny niewiernej żony, ty siedzisz za kratkami. Przyjeżdża do ciebie raz, by uśpić wyrzuty sumienia, a potem znika. Na zawsze. Coś w tym stylu. Johnny na pewno doceniłby więzienną metaforę. Masz jakąś sprawę, Kerry? Robotę. Chyba w takim razie idealną dla ciebie. Rugre i Malagra, bądź tam nad ranem. Pogadamy. W porządku. Okej, okay. Jeśli znajdę czas, to jak najbardziej. I co my tutaj mamy? Ciekawego. Są chłopaki. Znowu coś capi. Yes. To se nie kuchaj pod nos, jak ci capi, gościu. Dobra, lecimy. Co my tutaj mamy ciekawego? Wow. Wow, jakiegoś mnicha tutaj mamy. Nieźle. Dobrze się czujesz? Myślałem, że Prat i Moksza nie pochwala cyborgizacji. Oczywiście, że nie. Myślisz, że sam to sobie zrobiłem? Wybacz, że nie odpowiem ukłonem. Jeszcze nie do końca nad nimi panuję. Chwila. Ktoś cię do tego zmusił? Mnie i jednego z moich braci. Uśpili mnie i zabrali mi ciało. Kpili ze mnie. Jak można zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi i jeszcze z niego kpić? Przecież to bez sensu. Kto mógł zrobić coś takiego i po co? Prosiliśmy ludzi o jałmużnę. Nagle podeszli do nas tamci. Śmiali się. Zapytali, czy przyjmujemy płatność we wszczepach. Przypominali bardziej maszyny niż ludzi. Mówili, że chcą nas ulepszyć jak przedmioty. Maelstrom. A gdzie ten drugi mnich? Nadal z nimi? Tak. Ja byłem pierwszy. Dopiero zaczynali się zastanawiać, co mu zainstalować. Wyglądasz na kogoś, kto potrafi rozmawiać z takimi jak oni. Błagam. Pomóż mojemu bratu. Może jeszcze nie jest za późno. Nie chcę, żeby on też musiał żyć w ten sposób. Co będę z tego mieć? Nie pracuję za darmo. Nie mogę dać ci niczego poza wdzięcznością. Proszę, zrób wyjątek chociaż ten jeden raz. Wszechświat ci za to odpłaci. Okej, okay. Pomogę wam, dorwę tych skurwieli. Co za skurwiele. Może nie być łatwo. Maelstrom rzadko uznaje pacyfistyczne rozwiązania. Żartowni się zasrani. Pomóż nam, proszę. Ale nie za cenę ludzkiego życia. Zobaczę, co da się zrobić. Tak czy inaczej, wchodzę w to. Nie wiem, jak ci dziękować. Szukaj magazynu na północ stąd. Tam go trzymają. To zaraz przy drodze, która biegnie wzdłuż przystani. Mnich w opałach. Poetyczna. Epopeja na miarę twoich możliwości. Jak myślisz? Zdążysz wjechać na białym koniu, czy od razu cię zajebią? Zamknij się. Sweet. Dobra, ja polecę tutaj jeszcze do tego handlarza bronią, ponieważ jestem ciekawy, czy mogę ogólnie zakupić u handlarzy materiały. Przyczep się do kogoś innego. Jak tak na ciebie patrzę, to coś mi mówi, że handel nie jest twoim powołaniem. Chcesz coś kupić, kupuj. Chcesz pogadać, wypierdalaj. Ło, jaki groźny. Chcę kupić broń. To kupuj. Jestem ciekawy, czy mogę zakupić zakupić właśnie materiały do wytwarzania. Ale z tego, co widzę, to raczej nie. Ciekawy tłumik ma. No dobra, no to lecimy uratować tego mnicha. On jest tutaj 275 metrów, więc mega blisko. Lecimy.
Wchodzimy do naszego nowego autka. Cyk, elegancko. No i palimy gumę. Dobra, wychodzimy. Zróbmy sobie save'a. Dobra, mamy save'a i gdzieś tutaj na pewno można od boku wejść. Dobra, tutaj coś jest. I teraz musimy to po cichutku zrobić, co jest najgorsze. Zajebcie ten dwór wiejka! Pomocy! Wypuśćcie mnie stąd! Dobra. Chwyć. Obezładni. Nice. Teraz tego. Chwyć. Obezładni. Nice. Czy my tutaj jeszcze kogoś mamy? Czy mógłbym sobie zapisać teraz? Na szczęście tak, dobra. Tutaj mamy jeszcze jednego. Zabij lub ogłusz gangsterów. Bardziej ogłusz. Dobra, chwyć. I obezwładnij, bo ten chyba ma jakieś szczepy fajne. Tak mi się wydaje. A nie, jednak nie. Wydawało mi się. O, komputer. Wiadomości. XX. Porno Brian XX. Okej, dobra. Przynajmniej ich nie zabiłem. Tylko i wyłącznie obezwładniłem, tak jak prosił mnich. Dobra. Amunicja. Tutaj mamy broń jakąś fajną. Ikoniczna. Fenrir. Fenrir. Okej, okay. Pociski zadają obrażenia od elektryczności z szansą na dezaktywację wszczepów wroga. Gangusy z Maelstromu sikają po nogach na sam widok tej broni. Proszę bardzo, szansa na porażenie, mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę. Zobaczmy, jak ta broń się prezentuje. Zamiast pistoletu ją sobie tutaj przełączymy. Okej, okay. W ten sposób się prezentuje. Fajne graffiti ma. Rzecz jasna, jak strzela. No dobra, nie będę teraz sprawdzał, jak strzela. Jeszcze coś się od Janie Pawli. Tutaj mamy jakieś jeszcze itemy. Dobra, dzięki. A ty co? Nie mogę z tobą gadać, czy jak? Zbugowałeś się? No dobra, okej. Mam nadzieję, że teraz będę mógł porozmawiać z mnichem. Jest przeciwny wszczepom! Nie chcę ich! No dobra, spokojnie. O, mogę w końcu z nim już po wszystkim porozmawiać. Nie jestem jednym z nich. Więc co tu robisz? Co się stało? Powiedz najpierw, czy nic ci nie jest. Jeszcze zdążymy pogadać. Miałem szczęście. Nie mogli się zdecydować, jakie modyfikacje będą zabawniejsze. Banda cyberpsycholi. Jeden z nich chciał mi wyciąć żuchwę. Na samą myśl robi mi się niedobrze. Cieszę się, że nie zdążył. Czemu zawdzięczam twoją interwencję? Akurat przechodziłem obok i usłyszałem chujowe żarty o metalowych mnichach. Nie mogłem tego tak zostawić. A tak poważnie, to przysłał mnie twój brat. Nie chciał, żeby zrobili ci to samo, co jemu. Dziękuję ci z całego serca. Szczególnie, że najwyraźniej nikogo nie zabiłeś. Obyś zawsze kroczył tą ścieżką. Nie ma znaczenia, jak potworne czyny popełnili ci ludzie. Nie nam decydować, na co zasłużyli. W ogóle to jak trafiliście na Maelstrom? Ludzie raczej się do nich nie zbliżają. Nie jesteśmy stąd. Wędrujemy od miasta do miasta. Nie mieliśmy jeszcze okazji dowiedzieć się, kogo unikać w Night City. Myślałem, że mnisi żyją w klasztorach. Nie zawsze tak było. Ja i mój brat należymy do wspólnoty, która nawiązuje do początków buddyzmu. To ciekawe życie. Poznaliśmy wielu niezwykłych ludzi. No, właśnie widzę. Nie kpij. Wiemy, że świat jest niebezpieczny. Ale jeśli nie podejmiesz ryzyka, nie dowiesz się, co czeka za bramą twojego domu. Myślę, że to rozumiesz.
Dobra, nieważne. Twój brat czeka na rynku niedaleko stąd. Złapię oddech i zaraz do niego pójdę. Teraz to on będzie potrzebował wsparcia. Pacyfista pełną gębą. Nie myślałeś o karierze mnicha? Oni też lubią nieefektowne rozwiązania. Bardzo śmieszne. Nie śmieszne, tylko prawdziwe. Święci nie zmieniają świata. Rozejrzyj się. Widzisz, ile tu mieli sprzętu? Zaręczam ci, że go sobie nie wymodlili. Prawda. To wyjaśnia, dlaczego mogę im go teraz zabrać. Okej. Okay. Troszeczkę to jest itemów. Dobra, jesteśmy tutaj koło tego mnicha, który dawał nam zadanie. Jestem ciekawy, czy on nam coś ciekawego jeszcze powie. Gdzie mój brat? Udało ci się? Udało się. Pewnie, że się udało. Jest bezpieczny. Musi tylko chwilę odpocząć. Dziękuję ci. To dobro jeszcze do ciebie wróci. Nie powinienem pozwalać, żeby opanowały mnie emocje, ale cieszę się, że nic mu nie jest. Okej. Okay. No dobra. A może jakbym przewinął czas, to on się powinien pojawić chyba, nie? Nie ma go jeszcze, okej. Okay. Dobra. Buddyzm, proszę bardzo. Buddyzm. No dobra, myślę, że w tym materiale to już będzie wszystko, więc ja niestety, ale już się z wami muszę pożegnać, więc siemandero, trzymajcie się z czołeczka, do następnego, pa pa. Żuwi dla was, mordeczki.